Uuu, wow, świetna zabawa trwa, co? Hmm? Tutaj od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś jest wrażliwy na jakikolwiek szajs związany z tym tematem, czy w ogóle nie ma ochoty zderzać się z takim medialnym szambem, które wywaliło, to lepiej przewinąć. Na pewno zderzasz się z czymś takim, że gdzieś ludzie czegoś nie rozumieją, nie mają jakiejś wiedzy, nawet takiej podstawowej, w związku z tym może czegoś się boją. Może uznają to za dziwne, za nienaturalne, i tak dalej. Niestety ludzie w tej nieustającej gonitwie za prostym, łatwym, szybkim zrozumieniem świata, no bo tak działają nasze mózgi, czasami chwytają się tej najgorszej opcji, tego najgorszego rozwiązania i wybierają chamstwo, pogardę i nienawiść. No i pół biedy, jak to dotyczy jakiegoś niewinnego, śmieszkowego tematu, ale gorzej, kiedy te reakcje, te wpisy, te wypowiedzi Przekładają się na prawdziwe cierpienie prawdziwych osób. Najlepszy bohater. To jest świetna informacja. Bohater, na którego nie zasługujemy. Cudownie, potrzebujemy więcej takich cudownych ludzi. Szacunek dla pana. Ha, mój bohater. Temu panu należy się wieczny szacunek. Brawa dla niego. To jest bohater. Chciałbym mu przybić piątkę za taką super robotę definicja dobrego człowieka. I z takim to ja będę jeździł. Mistrz. Z takim gitem to można się zadawać. Szacunek dla kolegi. Rodacy. My też możemy być Avengersami. Moje miasto. Duma i chwała w wielkiej Polsce. Może to czas, aby w końcu przyjechać do Torunia. Medal dla tego pana. Nie znam go, ale już go lubię. Świat dał nam Skłodowską, Kopernika i mężczyznę z Torunia. Rozumiem, że ta odrobina, ta niewielka porcja wyobraźni, która jest potrzebna, żeby zrozumieć to, o czym się mówi, o czym się pisze, albo chociaż spróbować to zrozumieć, jest poza zasięgiem naszych kochanych komentujących. Przykre.